Cześć, witam Cię bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Assassin's Creed Valhalla. Zostaw kciuka, subskrypcję, dzwoneczek. Nie zapomnij też oczywiście o kodzie twórcy, który masz w opisie. Jakbyś chciał grę kupić, to też jest reflink. No dobra, zobaczmy sobie mapkę. Jesteśmy aktualnie tutaj, w tym oto miejscu i mamy kilka zadanek w naszym dzienniku. Porozmawiać z Randvi. I tutaj mamy zadanko dotrzeć do chaty. Dobra, spróbujmy z nią najpierw pogadać. A jeszcze coś tutaj jest do zrobienia w ekwipunku. Tu coś mamy. Runy. Przedmioty związane z zadaniem. Myśliwy z form prosi o dostarczenie 3 poroży na dowód twoich umiejętności. Aha, okej. Szkoda, że ten quest się nie wyświetla. Dobra, spróbujmy pogadać. They must be finished now. If you have any other business, it may be wise to do it now. Let him cool down. I could speak to Volker first. Get this weight off my mind. The king is not going anywhere. Okay. No dobra, mamy inne zadania. Ukończ pomoc wyroczni. No dobra, dotrzyj do chaty walki. W takim razie wyruszamy. Cześć, siemanko. Tu już byłem w tym sklepie. Tu jest ktoś jeszcze, z kim mogę pogadać. Gudmundur. It appears your ship is like one of Holger's stories. Never quite finished. Get me some decent wood and I can finish it in a week. But Styrbjorn won't gift me any. There was a little plunder at Avaldsnes, but if I come across any, it'll be yours. Okej. Jak nie zapomnimy, to dostarczymy. Zobaczmy sobie mapę. Jak ja mam tu w ogóle dotrzeć? No na pewno idę w dobrym kierunku. Nie zapominajmy też, że jesteśmy oczywiście asasynem. Już niedługo. Jak tylko zdobędziemy nasze ostrze ukryte. Czy ja właśnie dostaję wszystkie itemy, które... Tak, dostaję wszystkie itemy, które zdobyłem jakby na Uplayu podczas tego, jak jeszcze nie grałem, czyli przez jakieś tam Twitch Prime, oglądanie jakiejś konferencji Ubisoftu itp. To jest złote, ojejku. Ta zbroja jest lepsza? Osiem ataku. A, bo tu są dwa zestawy, no tak. To tutaj też sobie założymy to, żeby mieć 5 na 5. A to jest dwuręczna? Aha, dobra, to nie chcemy dwuręcznej, chcemy po prostu toporek. To jest dwuręczna.
tu tarczę. No i dobra. W takim razie lecimy w kierunku tamtym. Oczywiście oznaczmy sobie jeszcze... Punkt do synchronizacji jest dość daleko od nas. 500 metrów, 400 metrów. Tak czy siak musimy wejść na górę. Pytanie, czy my się tu jakoś będziemy wspinali, czy sobie pójdziemy po prostu dookoła jakoś tą drogą. W sumie gramy w Assassin's Creed'a, więc powinniśmy kurde się tu wspiąć za chwilę. No właśnie. Po każdym kamieniu powinniśmy móc się wspinać. Metrów, okej. Będziemy robili sobie wszystko oczywiście związanego z zadaniami pobocznymi. Mam nadzieję, że nie spadniesz, bo ci jakaś wytrzymałość spadnie do zera. Tyle, że nie powinienem w sumie tak się wspinać, tylko pójść po prostu drogą, żeby sobie poodkrywać całe obszary. Dobra, no ale wejdźmy już tak, nie będę teraz schodził, nie? To jest teraz gdzieś poniżej mnie. Nowa lokacja, chata walki. Nie tędy, to pewnie od frontu, nie? Hamuram. Hamuram. Volka? Hush. I need silence to hear the songs of nature. Hamuram. Hamuram. Svala. She gives praises and she is greeted. For your hearing, I hearken. O ancient ones, great Odin, great Freya, I give you thanks for your gift of Seidr. She gives thanks and she is blessed. Eivor, it has been some time. What brings you so far to see me? I have come for your advice on a private matter. Come. Is your mother well? Her mind is a jumble. She speaks to spirits. I fear her final winter has come, but she has me. Now, let her speak to your needs. I have had a vision, a powerful vision. It may have been my battle lust or a delirium caused by the cold, but... Describe it for me. After 17 years, I saw my father's axe again. And when I touched it, the vision came on fast. There was a wolf, howling and fierce. And then a figure. A greybeard in a cloak. With a single eye. He bid me follow him. Ah, the High One. He calls to you. Perhaps he means to speak with you, deliver a message.
Only through Sator will you see more clearly and unravel the threads that sit tangled upon your mind. This will not take long. What are you brewing? An elixir to loosen your hugur and unwind your thoughts. You will enter a waking sleep and journey to the world of dreams. It may confuse or disorient you, but you must take note of all you see. Drink. If you seek true understanding. No dobra, gdzie my jesteśmy? I saw nothing, Volka. Felt nothing. Harvey. Harvey! Do I walk among the dead? Sigurd. Sigurd! Brother! When did you arrive? No ma brata. What is this? Wychodzi na to, że mamy za nim iść, nie? Za nim i za tym wilkiem. Sigurd. Brother! What is this? There was no other way, Harvey. Our fates are fixed. Sigurd! Sigurd! What has happened? This was not for you, Harvey. No! Steady, Eivor. It is Valka. I am here. God! I thought I... What was that? Tell me everything. I was on a mountain, in a violent blizzard, climbing toward the summit, following a wolf. Mm-hmm. I saw Odin and the Nornir spinning the threads of fate. They were watching me. Not watching. They were showing you the way forward. Your life, your path, what lies before you, and where it ends. And the wolf was eager for my attention, as if it were beckoning me to follow. You are the Wolfkist. Fated to carry its mark for life. In this case, it might represent your ambition.
or your fear. I saw the gates to Odin's Hall of Slain Champions. They opened for me. Shades of Valhalla, for which you are destined. I do not know what else to say. My memories are faint, hazy. Did you reach the summit of this mountain? I did, yes. Sigurd was there, wounded, in pain. His fighting arm was missing. Then the wolf reappeared, the size of a dragon, twisted and terrible. It fixed its eyes on me and struck. Then I woke. The gods favor you, Eivor. They always have. You will have your glory, and you will earn your place in Valhalla. But these portents carry a darker truth. The missing arm, the trail of blood, the beast. You will betray your brother, Sigurd. That is the meaning of your vision. That cannot be right. I would never betray Sigurd. He's my brother, my family. The Nordnir have spoken, and this is their message. No, this is wrong, or you misunderstand. That cannot be right. You will betray Sigurd. Odin fought against his fate. It can be done. No dobra, zadanie ukończone. Tam mamy 230 metrów do jakiegoś... Dwa punkty umiejętności, okej. Nadal będziemy ładować tutaj. Ja pierdziele. To nie ma sensu w ogóle tu iść. Tu trzeba będzie pójść. Ej, lol. Naprawdę to jest akurat spoko. To jest super, że można sobie po prostu tak wziąć i ten... To jest zarąbiste, że to się tak odblokowuje. No dobra. Udałbym się w tamtym kierunku, ale tu gdzieś jest jeszcze... punkt do odkrycia. A, też w tym kierunku. No to bardzo mnie to cieszy. Dary dla walki. Dwa kurczaki od Snefjerdy, aby pobłogosławić jej plony. Owca od Terrar za błogosławieństwo krwi dla jej dziecięcia. Koza od Daga za balsam na skórę. Oczywiście najlepiej by było pójść drogą, ale nie będziemy szli drogą. Jesteśmy w stanie polować w bardzo prosty sposób, jak widać. Dobra, pójdziemy sobie w te dwie miejscówki teraz. Zbieramy rzeczy tam, gdzie jest krew. Chyba na górę muszę jeszcze bardziej wejść, nie? Metrów, to będzie to?
Iron! Wake up, or you'll be cast into the wild. Must stay awake. They could be anywhere. Is he walking in his sleep? No chyba tak, ale tutaj mam coś cały czas. They are everywhere. If we die, everyone dies. I need your eyes, my friend. Tajemnica, okej. Need to see them coming. Ivan, wake up! You're headed for the edge! Obsydianowe skały rozbijaj. Is he going to ride the rope slide? Ty zjechał, jebany. Okej, wystarczy skoczyć. Ivan, Ivan, calm down. You are asleep. No, I was flying through the air. In your sleep. A harsh awakening, true. But at least you live. Have you always taken these dream walks? Since my posting here. When I am in bed, I worry about ways we could be attacked. When I'm on watch, I cannot stay awake. Only a fool stays awake all night worrying. You're tired when you get up and the problem is still not solved. You speak with the wisdom of Odin, Eivor. I will think on these words when I am in bed. Consider them on your watch and sleep when in your bed. But now, report back before you're labeled a deserter. Go! Ukończono wydarzenie w świecie gry. Okej. A, czyli to była ta tajemnica. No dobra. Idźmy do punktu synchronizacji. W którym jest ta górka tutaj, właściwie skała. Okej, z tej strony nie. Zawsze musi być jakaś droga, żeby wejść do punktu synchronizacji. Dzięki temu, że sobie go odkryjemy, to będziemy mieli szybką podróż. No i dobra. Teraz pytanie, gdzie tu mogę zeskoczyć? Ruda żelaza, okej. Dobra, gdzie mam się teraz udać, bo tak, to sobie zsynchronizowałem. Okej, czyli mamy wrócić. Możemy zrobić szybką podróżą. Albo po prostu sobie podejść. Trzech poroży na dowód twoich umiejętności. Poroże Renifera. A ja potrzebuję Lenia, jeśli się nie mylę. Dobra, tam mamy 1000 metrów, tu mamy 600, tu mamy 375 do tego miejsca. What see you, old friend? Mhm. I tak to wygląda, jak mam ten. Okej.
kurde, ile tu jest pode mną w ogóle tego? To wszystko można zbierać, ta? Mhm. Eksploracja, dobra, ciekawe do czego nam się to potem przyda. Ale jak na razie możemy troszeczkę tego pozbierać, nie? Zapasy pełne, też by się przydało to zwiększyć, żebym miał możliwość więcej tutaj włożyć. Show me. No właśnie, bo tu jest jedno, a tam jest drugie, tylko że to drugie się nie wyświetla jeszcze na kompasie. O, teraz się zaczęło wyświetlać, czyli 300 metrów muszę być od tego najprawdopodobniej. Się tutaj ładnie wdupiłem do jakiegoś skarbu. Dobra, nie altem schodzę, tylko spacją. 140 200. Czy z tego przypadkiem nie będę mógł jakoś fajnie wyskoczyć? Nie. Dobra, schodzimy w takim razie powoli. Tutaj można się ześlizgnąć. W tamtym kierunku jest w ogóle moja ta. To find it. Just you wait and see. It must be around here somewhere. Witam. I think there are some spots you missed. What are these men hunting for? My comb. Whoever finds it wins an evening of my company. Care to join them? No jasne. Niewieście zguba, bądźcie pozdrowieni mężni Herosi, zapraszam was do udziału w poszukiwaniach mojego grzebienia. Przepadł mi i spoczywa w czeluściach, do której... Do której zapuścić się mogę tylko najodważniejsi. Odnajdźcie w sobie światłość. Śmiałość, przestańcie taplać się w błocie i odszukajcie mnie nad wartką wodą, a może któryś z was stanie się moją złotą rybką w śniącej zbroi. Czyli grzebień, ta? Stretch your wings, Sunan. Just you wait and see. Musi być tamto, nie? His water, deadly cold. To jest w ogóle jakieś wejście, tam jest 172 metry. I'll turn to ice if I stay here. A, tu jest skrzynia.
Wydaje mi się, że nie o to chodziło. Kurde, będę to J klikał milion razy, jeszcze coś czuję. Czekajcie, gdzie ja jestem? Tu. No to mój ptaszar nie wyszukuje tu nic, nie? Ja swoim wzrokiem tutaj też nic nie da. Nie widzę. Więc ten grzebień po prostu tu nie jest nigdzie zatopiony. My blood freezes. To jest wyżej, wyżej. Może on się pojawia dopiero jak się z nią pogada, ale... No nie ma tu nigdzie tego. Babka troluje ewidentnie. Jakby był, to chyba by się podświetlił, nie? Dobra, spadamy stąd, wrócimy tu kiedy indziej. I chyba skończymy ten odcinek już teraz. Dzięki serdeczne za oglądanie. Zostaw oczywiście kciuka, subskrypcję, dzwoneczek. I widzimy się w kolejnym odcinku o godzinie 17. Miłego popołudnia, trzymaj się. Cześć!